Spójrzmy teraz na ćwiczenie trzecie. Tutaj mamy przedstawione wykresy funkcji f. Może to sobie nawet tutaj podpiszmy. Naszym zadaniem jest narysowanie wykresu funkcji g o takim wzorze. Czyli zauważcie, że my mamy tutaj minusik przed funkcją f od x. Czyli to oznacza, że funkcję g od x otrzymamy poprzez symetryczne odbicie wykresu funkcji f od x względem osi OX-ów, czyli tej osi poziomej. Czyli będziemy wykres funkcji przenosili sobie, tak mówiąc może troszkę nieładnie, na drugą stronę osi X-ów, czy w tym podpunkcie. No i następnie mamy odczytać zbiory wartości i funkcji f, i funkcji g. No dobra, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o zbiór wartości funkcji f, to on będzie odtąd, czyli tutaj na x-ach, na y-ach mamy minus 1, czyli mamy od minus 1 i lecimy aż dotąd. Tutaj na y-ach mamy 1, 2, 3, 4, czyli od minus 1 do 4. W kolejnym kroku rysujemy wykres funkcji g, czyli tak jak mówiłam, będzie to symetryczne odbicie. Czyli z tego punktu wędrujemy tutaj i lecimy takim kształtem wykresu aż do tego miejsca, no i to należy sobie połączyć. Następnie mamy ten punkt taki charakterystyczny, czyli mamy 2, 4 powyżej, czyli lecimy 2, 4 poniżej osi x-ów. Ten punkt 1, 2, czyli tu lecimy 1, 2 do tego miejsca. Punkt następny to będzie ten, czyli mamy 2, 4, 2, 4 dotąd. No i jeszcze ten punkt jest poniżej jedną kratkę, czyli wędrujemy powyżej jedną kratkę i to jest wykres funkcji g. Tu także odczytajmy sobie zbiór wartości, czyli będzie od 1, 2, 3, od minus 4, dokąd, dotąd, czyli tutaj mamy 1 na y i to jest zbiór wartości. Podobnie postąpimy w podpunkcie b, czyli tutaj jeżeli mam odczytać zbiór wartości, to będzie od tego miejsca, czyli tutaj na y-ach mamy 1, 2, minus 3. Dokąd? No do tego miejsca tutaj, czyli tutaj na osi y-ów mamy 1. Następnie rysujemy wykres funkcji g, czyli z tego punktu powędrujemy tutaj, tak? Odbicie musi być symetryczne. Do tego miejsca mamy poziomy kształt. Następnie cały ten kawałek aż dotąd, do minus 3. Czyli my wędrujemy do 3. Następnie jesteśmy tutaj. No teraz ten kawałek, który tak ciężko mi narysować, czyli tutaj musimy polecieć takim łukiem do tego miejsca. No i wybaczcie mi, jeżeli to nie będzie zbyt ładnie narysowane, ale robię to zupełnie odręcznie w ten sposób. Ten punkt nam tutaj pozostanie, czyli lecimy do tego miejsca. No i jeszcze ten punkt, 1, 2, 3, czyli lecimy 1, 2, 3, tutaj kółeczko zamalowane. No i jeszcze to musimy sobie w jakiś tam sposób taki ładny połączyć. No plus, minus, tak wygląda wykres funkcji g. Jeżeli chodzi natomiast o zbiór wartości funkcji g, no to on będzie odtąd, czyli tutaj mamy na y-ach minus 1, domkniętą. No i patrzymy dokąd, czyli tutaj na osi y-ów mamy 1, 2, 3, czyli do 3.